Polski kodeks karny został wprowadzony w 1932 roku. Był to kodeks Makarewicza. Na mocy tego właśnie kodeksu homoseksualizm stał się w Polsce całkowicie legalny. Okej, może małżeństwa homoseksualne nadal nie były dostępne, ale przestano karać za homoseksualizm. Stosunek władz komunistycznych wobec kontaktów homoseksualnych był jednak negatywny, co wiązało się ze stalinowskim podejściem do tego zjawiska, ukształtowanym w latach 30. XX wieku. PRL-owscy i radzieccy naukowcy, kryminolodzy, psychiatrzy czy prawnicy w większości uważali homoseksualizm za patologię społeczną, uzasadniając ten pogląd argumentami podobnymi do argumentów odwołujących się do praw naturalnych. Środowiska homoseksualne były pod stałą obserwacją milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa co najmniej od połowy lat 60. Pierwsze zaś akta osobowe zaczęto zakładać już w latach 70. Proceder ten został przerwany przez stan wojenny. Wznowiono go jednak. W 1985 roku postanowiono wymierzyć szeroko zakrojoną operację Hyacinth. Jej celem było stworzenie ogólnopolskiej bazy danych wszystkich homoseksualistów w Polsce oraz osób, które miały z nimi kontakt. Oficjalnie polska propaganda podawała, że przyczyny podjęcia akcji były następujące. Strach przed nowo odkrytym wirusem HIV, ponieważ homoseksualiści zostali uznani za grupy wysokiego ryzyka, kontrola homoseksualnych gangów przestępczych oraz walka z prostytucją. Najprawdopodobniej Służba Bezpieczeństwa chciała zebrać kompromitujące dowody, które mogłyby być później wykorzystane do szantażowania zaangażowanych osób. Liczono, że uda się ustalić orientację homoseksualną pewnych ważnych działaczy, na przykład Solidarności. Ponadto osoby homoseksualne chętniej współpracowałyby ze służbami bezpieczeństwa, mając świadomość, że mogą zostać zdemaskowane w środowisku najbliższych, a wtedy homoseksualizm był czymś naprawdę marginalnym. Dopiero teraz zaczęto otwarcie mówić o prawach tych osób. Właściwie dziś przypuszcza się, że prześladowania homoseksualistów w PRL-u były częścią większej akcji walki z opozycją antykomunistyczną. Po morderstwie homoseksualisty w Gdańsku kilka miesięcy przed podjęciem oficjalnych kroków w jego mieszkaniu znaleziono kilkaset listów, które dostał w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Relaksie, piśmie, które stanowiło wtedy bardzo popularne forum wymiany kontaktów towarzyskich, szczególnie wśród społeczności LGBT. Wszyscy autorzy listów zostali natychmiast wezwani na przesłuchanie. Spisano ich dane osobowe, zrobiono zdjęcia, pobrano odciski palców. Akcja na rozkaz ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka rozpoczęła się 15 listopada 1985 roku. Była to akcja Hyacinth. Rano w szkołach, uczelniach, zakładach pracy, dworcach, melinach na terenie całej Polski pojawili się funkcjonariusze milicji obywatelskiej i zatrzymywali lub aresztowali osoby podejrzane o homoseksualizm lub kontakty ze środowiskiem osób homoseksualnych. Łapanki urządzano też w miejscach spotkań osób homoseksualnych. Aresztowanym zakładano teczki o nazwie Karta Homoseksualisty. Poza założeniem owej karty homoseksualisty i zebraniem odcisków palców, zatrzymani byli zmuszani szantażem do donosów na innych homoseksualnych mężczyzn, a także do opisu uprawianych technik stosunków seksualnych. Akcja prowadzona była do 1987 roku, choć kartoteki Hyacintha uzupełniano jeszcze do co najmniej 1988 roku. W wyniku akcji zgromadzono około 10 tysięcy akt osobowych, które dziś tworzą tzw. różowe teczki. Akcja Hyacinth spowodowała, że geje zaczęli jeszcze bardziej ukrywać swoją orientację seksualną.
Część osób homoseksualnych wyemigrowała z Polski. Wydarzenia spotkały się z reakcją zagranicznych mediów. Władza robiła jednak wszystko, by sprawę zataić. Pytany o akcję rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban w wywiadzie dla amerykańskiej prasy zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek miała ona miejsce. 8 stycznia 1988 roku profesor Mikołaj Kozakiewicz przeprowadził rozmowę na temat Hiacynta z generałem Czesławem Kiszczakiem. Minister przyznał, że milicja ma tak zwane różowe teczki, ale zastrzegł, że obejmują one tylko tych, którzy byli wmieszani w sprawy kryminalne. Profesor Kozakiewicz mówił jednak później, że ma dowody, iż kartoteki dotyczyły także osób nigdy nie będących podejrzanymi o sprawy kryminalne. Podczas tego samego spotkania doszło też do rozmowy na temat rejestracji pierwszego stowarzyszenia LGBT w Polsce. Teoretycznie prawo do swobodnego zrzeszania się było gwarantowane przez konstytucję PRL-u. W praktyce władza robiła jednak wszystko, by to uniemożliwić. Kiszczak zaproponował jednak, że jeśli Kozakiewicz i kilka innych liczących się osób z kręgu kultury i nauki podpisze list, który zostanie skierowany do niego i ministra zdrowia, to wniosek taki zostanie rozpatrzony z całą życzliwością. W 2003 roku kampania przeciw homofobii złożyła wniosek, domagając się skatalogowania i zniszczenia teczek pochodzących z akcji Hiacynt. 4 sierpnia 2004 roku członkowie kampanii przeciw homofobii spotkali się z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji Ryszardem Kaliszem. Podczas spotkania poruszono m.in. los kartotek zakładanych przez milicję. Kampania przeciw homofobii domagała się zniszczenia tych teczek, aby uniknąć wykorzystania do szantażowania ofiar akcji. We wrześniu 2007 roku dwóch działaczy na rzecz LGBT, Szymon Niemiec i Jacek Adler, złożyło do IPN wniosek o ściganie generała Czesława Kiszczaka za wydanie rozkazu rozpoczęcia akcji Hiacynt. 15 lutego 2008 roku IPN wydał oświadczenie, w którym stwierdził, iż akcja Hiacynt przeciw gejom była według nich legalna i nie doszło do żadnego naruszenia praw. Decyzja oraz samo oświadczenie IPN zostały skrytykowane na łamach portali LGBT. Instytutowi zarzucano kierowanie się politycznymi pobudkami i obyczajowymi stereotypami i celowym działaniem mającym na celu wybielenie milicji obywatelskiej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.